siema, cześć i czołem, kluchy z rosołem. Tomasz was wita z drogi na łowisko Okoń. To już będzie w tym roku piąty raz na Okoniu i raz byłem na Ruźcu. Zbyt wiele to nie połowiłem, bo za pierwszym razem na Okoniu nie złowiłem nic. Ale to był chyba jeszcze luty, już nie pamiętam nawet. Za drugim razem też nic nie złowiłem, bo mam z Andrzejem, złowił Andrzej jednego leszcza, ja nie złowiłem nic. Potem za trzecim razem byłem z kolegą Tomkiem, złowiłem dwa karpie i za czwartym razem kolega Tomek złowił 9 ryb, a ja nie złowiłem wtedy nic. A dzisiaj bardzo szybko, w sumie taki spontan, bo jest godzina, jak widzicie, ciemno, ja sobie zaświeciłem w aucie. Dochodzi 20, dogadałem się z właścicielem, czy mogę wejść na nockę, pozwolił mi, także jadę stanowisko numer 12, zostaję do jutra, do godziny 17, bo 17 trzeba wyjść, zresztą i tak mam robotę później, więc muszę i tak wyjdę o tej 17. Wymyśliłem to dzisiaj mniej więcej około godziny 17, na szybkości się spakowałem, no i jadę, zobaczymy co będzie, co przyniesie nocka. Dzisiaj było bardzo ciepło, jakieś 16 stopni, 17, więc mam nadzieję, że ta ryba się w końcu tutaj ruszyła, aczkolwiek no jak byłem ostatnio z tym moim kolegą Tomkiem, no to byłem świadkiem tego, że ryba się już ruszyła, no bo on złowił 9 ryb, ja 0. Także resztę wam pokażę już z nadwody, mam nadzieję, że coś się uda w nocy nagrać, coś się uda złowić. No i dobra, widzimy się nad wodą. Dobra, trochę słabo to widać, ale jestem. Na Okoniu. Jestem sam. Nie ma nikogo. Także nie będzie presji. Cała woda tylko dla mnie. Boże, jak to dziwnie wygląda. O, tak lepiej. O, oświeciło mordę. Gębę przynajmniej. No dobra, idę na 12. Także jestem już na stanowisku. Porobiłem sobie palety, pokażę wam co zrobiłem. Standardowo tutaj. Ochotka, konopia. Czarny i czerwony halibut, a tutaj jest słodka kukurydza i wsypałem taki bananowy palet, nie wiem gdzie go mam, z feeder bajta z rybką chyba wymieszany. I teraz wlewam tutaj sweet corna troszkę, tak, niedużo. Trzeba to pamiętać i to zaraz jakiegoś miksu jeszcze do tego sypię. Natomiast tutaj to wleję ananas masu, mam taki zerka bajca. I też trochę, nie za dużo. Jeszcze nie pora na takie lanie, ale trochę nie zaszkodzi. Zamknięte. Pomieszamy jeszcze jakiegoś miksu tu dosypię. Na szybkości i będzie można łowić, bo już pół godziny to stoi poza, znaczy po namoczeniu, taki jest metod feeder, tak, czy feeder, metod mix, feeder bite, sweet corn. No to jak to kukurydza, no to siup więcej kukurydzy, tego miksu, tak dużo, dwie garście, zaraz to jeszcze domoczę, ja się wchłonie tą wilgoć z tego peleciku, no zdecydowanie nie chcę się na razie jeszcze lepić, ale moczyłem 2 minutki. Jeszcze trochę miksu domoczymy wodą. Na razie tylko miksy, a tu nie wiem co tutaj, chwila. Miks, feeder bite, ochotka, konopia. Już dosypałem, ale sypnę jeszcze bardzo troszkę bateiny, troszeczkę, garsteczkę. No i co, wszystko już pomieszałem, troszkę domoczyłem tym oto urządzeniem. Już są ok. O, zrobię kula, już się lepi. Pięknie się rozpada. To samo tu. No dobra. 10-15 minut i wyciągnę te wędki, bo są zarzucone. Tak naprawdę zarzuciłem wędki do wody i nie były przynęty jeszcze, bo kilka dni temu byłem na Okoniu. Ja nigdy nie ściągam. Znaczy nie chcę mi się na koniec. Teraz takie puste po prostu zarzuciłem. Jestem sam na Okoniu. Gitesowo, nie? Ale to już chyba mówiłem. No dobra. Czas tu posprzątać. Wędki zaraz przerzucę. No i siedzimy, czekamy. Kiepsko to widać, ale co? Powiem wam tylko tyle, że jakieś pyknięcie właśnie miałem na jednej z wędek.
Ogólnie zapomniałem statywu, muszę się cofnąć, bo bez tego statywu sobie jutro ogólnie nie będę mógł diperka podglądać, bo tam na tablecie to ogarniam. Mam taki statyw, gdzie tablet mogę położyć, tam widać czasami na filmach. Został chyba w samochodzie, muszę go przynieść, bo ogólnie chcę sobie usiąść i... O, jedzie, patrzcie. Pociągnęło, to właśnie na tej wędce pyknęło. Coś tu się zaleca. Chyba jedzie. Nie wiem, czy zaciąć. To już trzeci raz. Podszedłem blisko i muszę cicho mówić. Majda trochę swingerem, ale... Ale no nie chce się zdecydować. Wydaje mi się, że się leszcz chyba uwiesił, bo swinger się podnosi i opada, ale nawet sygnalizator nie reaguje, więc choć nie pamiętam, jak czuło się z ustawienia, mogłem coś przemienić. Także chyba to zatnę. Trochę się pomyliłem. Patrzcie, co złapałem. Takiego szkraba. Taki typowy zarybieniowiec. No ile może mieć kilogram? Także to był on. A wiecie, tak naprawdę no czekałem i zacinałem tego. I wiecie, po czym czaiłem? Po prostu po tym, że zobaczyłem go pod powierzchnię, wypłynął w stronę pomostu i mówię, kurde, myślałem, że leszcz. No i wyciągnąłem, malutki taki, ale pokażę wam go. Tylko nie wiem, jak... Nie mam statyw, pokażę wam go. Szybko lecę. Patrzcie, jaki jest mały. Pewnie zdrowy pyszczek. Pierwszy raz złowiony. Widziałeś, mordo? Pierwszy raz ktoś cię złowił. Czyli rozdziewiczył się. O, z drugiej strony ma jakieś obtarcie albo taką... Nie, to taka łuska jest. No taki typowy wigiliniaczek. Na peltelenkę, nie? Oczywiście ja nie jem karpi, nie smakują mi, więc wypuszczę go od razu. Wróciłem sobie już z kibelka. Jak widzieliście, tego małego karpika złowiłem. Poszedłem sobie do kibelka. Przerzuciłem wszystkie trzy wędki. I co? I tamten mały karp wziął na masło ananas tornado, nie? Haldorado. Także założyłem tam jeszcze raz masło ananas. No i na razie cisza, nie? Fajnie, sam. Nie ma nikogo. Pająki, lis gdzieś się tu kręcił, albo jakieś inne stworzenie w krzokach. No i w sumie tyle ciekawego na razie. Czekamy, zobaczymy. Godzina zbliża się 11 za 5. Może uda się coś złowić do rana. Nie wiem, czy wam wcześniej pokazywałem i nagrywałem, ale tu mam ugotowaną konopię. I tylko tą konopią nędzę. Że tak powiem, powrzucałem sobie w parę miejsc. I parę takich na jedno miejsce, ale to dosłownie po kilka sztuk. No i tyle. O. Ciemno, bardzo ciemno. To moja ta czołówka tak oświetla i daje takie dziwne światło. Wszystko sobie stoi, a ja sobie czekam na kolejną rybę. Nie wiem, czy wam pokazywałem, ale chyba nie. To jest mój nowy zakup. EcoFlow 512, to jest ten EcoFlow River 2 512, tam już nie pamiętam czego. Można tu podłączyć urządzenie do 1000 W i podłączałem sobie właśnie różne rzeczy. Podłączałem suszarkę, diaksa, normalnie mu wszystko działa. I co, mam do tego jeszcze panel 150 W, też EcoFlowa, ładuje w 4 godziny na pełnym słońcu. A tak to ostatnio sprawdzałem go, to mi tak na 130 chyba 7 najwięcej osiągnął. Także, ale nie było jeszcze wtedy takiego super mocnego światła. Także jestem teraz niezależny na rybach, gdzie bym nie pojechał. Na przykład teraz nie muszę wybierać 7 dni na leśniku, bo mogę właśnie przy pomocy tego urządzenia zasilać się w ciągu dnia, w sensie zasilać to urządzenie, a w nocy po prostu korzystać. Ogólnie w ciągu dnia tak samo, nie? Ale no skoro się ładuje w 4 godziny, powiedzmy, że ładowałem je nawet w zimie, w styczeń, pochmurny taki dzień i on tam ładował, ledwo ładował panel tam chyba z mocą 10 W, czy tam coś w takiej niewielkiej granicy, ale był w stanie naładować telefon nawet wtedy, nie? Więc czy tam tablet. Także fajne urządzenie, będę wam pokazywał, jak działa,
jak z niego korzystam, o, włączę go, znaczy on jest włączony, ma 91%, teraz tu się ładuje telefon, w ogóle on ma dwa gniazdka, ma trzy porty USB, tu jest ten typu C, CC, tu można go ładować w ogóle za pomocą, no wiecie, zapalniczki samochodowej, tu jest jeszcze to jedno, inne wejście, już nie pamiętam jak to się nazywa, AV czy jakieś tam, mam nawet te dwa, przepraszam, bo nie było widać. I co? Czyli można go ładować z gniazdka, z prądu, w ogóle on się ładuje z gniazdka zwykłego, w godzinę jest gotowy. I naprawdę sprawdzałem to, ładowałem go już kilka razy i faktycznie w godzinę się jest w stanie naładować. Także zobaczymy jak będzie działał, czyli panelami to drugi sposób można go ładować, no i trzeci sposób właśnie z zapalniczki samochodowej. Fajna sprawa, mam nadzieję, że mi posłuży. Nie mało to kosztowało, więc, ale wykosztowałem się. Po prostu, no chcę być niezależny, mieć prąd zawsze przy sobie no tylko, że ten panel jest dość duży, ale ogromny, jak się go rozłoży, to jest ogromny, waży 5 kg, ale no, no warto było, mam nadzieję i oby mi służyło, no. Będę Wam zdawał relacje na bieżąco, jak działa, aczkolwiek w internecie jest mnóstwo filmików o EcoFlow. I mam następnego knypa, patrz jaki mały, to taki sam jak tamten, typowa zarobieniówka. Weszły mi tu skurczybyki, bo sypnąłem tą konopią, czyli to nie był dobry pomysł. No ale cóż, no cieszę się, bo ryba to ryba, w końcu coś łowię, cokolwiek, nie? Także no, ale szkoda, że takie małe, no. Ale no jest, no jest, no dobra, wypuszczam go. Jest druga ryba, knyp bo knyp, no ale jest, no. A typowe zarobieniowe też, czysta gęba. I taki sam się pchanie, ale nie o tej porze. Bo grudzień mi już minął. No ale dobra, no zobaczymy, może jednak coś większego za tym drobnym karpiem tu przypłynie. Proszę bardzo, trafił mi się taki leszcz. No nie najmniejszy, spory. Taki. Także jest trzecia rybka. Leszczyna, ale jest ryba. Na szybkości go podniosę, nawet go jeszcze nie wypiąłem. No, to wypuszczam dziada. Znaczy haczyk. Mam tu następnego. Ten jest największy z nich wszystkich. Przed chwilą też miałem jeszcze jednego, też takiego knypa, ale mi się spiął. Nie mogłem sobie go do podbieraka podebrać i odczepił mi się przy samym podbieraku. A tego już zgarnąłem, właśnie feder przed sekundką się zatrząsł. Także to jest ryba numer 4, no bo tak, to jest trzeci karp i leszcz, no i jednego teraz nie potrafiłem sobie poradzić, no i niestety ciemno, sam, o, już, dobra, wypuszczam go. Gdzie? Patrzcie co tu leży. Ale maciora, ze 12 kilo, na 100% będzie miał. Już go podnoszę, patrzcie. Mordo moja. Największa ryba w tym roku. Piękna. Aż go zważę. Uwaga jest tutaj. Na szybko to zrobimy. Żeby też był za długo. Cholera. Obstawiam 12 kilo. Ma 12. 12, o już 900, 800, 900 z matą. No to mata mokra. Te 800 około, no to na się
tutaj namoczę, aczkolwiek tam nie była strasznie moczona, bo nie lałem wody, tylko te małe karpiki leżały. Ale klocek, ale klocek. Przepiękna ryba. Dobra, złości się. Cholera, spadłem. Spadłem z tej wody. Pięknie. Czyli proszę Państwa, miałem rację, że małe mogą przyciągnąć większe i przyciągnęły 12 kilo, nieźle. Największa rybka w tym roku, piękny karpik, bardzo się cieszę. Ale właśnie, bo tak, wśród tych ryb miałem leszcza. No to leszcze wybranie wiadomo, nie no. Takie senie, trochę do przodu, trochę do tyłu, nie wiadomo co. I powiem Wam, że te trzy małe karpie, tak samo. Było, też nie byłem pewny, czy to karpie, czy leszcze. Dopiero wiadomo, po zacięciu wiadomo, bo głowami machały. Ale tutaj, w przypadku tego, też było dokładnie takie samo branie. A ryba 12 kilo, a branko tak samo delikatne. Czyli jeszcze nie ma takich torped, za zimno, za wcześnie. Ale udało się, fajnie, cieszę się. Jeszcze jedno muszę dodać. Ryba była złowiona na tego dumbbellsa od pana ryby Banan. One bardzo intensywnie pachną bananami, naprawdę jak prawdziwe banany, jakbym prawdziwego banana, wiecie, powąchał. O, może zaświecimy na chwilkę światło, o, będzie lepiej. Także kula się sprawdza, banan od pana ryby. Patrzcie, mam następnego skurkowańca. Może 10? Może się mylę? Nie, proszę, szybko. Ważę. No, po odjęciu łaty będzie miał 10 300. No to nieźle, myślałem, że 9, 10 300. Pięknie. Jeszcze raz. Pokaż to się. Pokaż się, a złośnik. Dobra, przypnę mu pyski, wypuszczam go. Jeszcze ostatni rzut okiem. Ładny klocek. Trzeba idę tak z dwóch stron. O, piękny ryb. Piękny ogon ma duży. Tylko tak leży, że nie rozłoży. Dobra, wiesz, co Państwo powiedzą. No jest następna rybka, że tak powiem, dwucyfrowa. Także nieźle. Godzina jest trzecia. Tamtego karpia miałem o pierwszej, a to tu jest o trzeciej. Splątał mi drugą wędkę, muszę teraz poprzerzucać od nowa. Trochę mi tej nadokuczaj na baganiu. Par ostro, trochę nawet bardziej niż tamten. Choć tamten mocno wywijał mi żyłkę z kołowrotka, nie mogłem go zatrzymać. No dobra, przerzucam. Szanowni Państwo, proszę bardzo, patrzcie jaki jaś piękny. Patrzcie jaki... Jaki duży jaś. Naprawdę spora ryba. Ja już Wam go podniosę, żebyście widzieli, jak to będzie. Piękna ryba.
Przepiękny Jaś. Aż go zważę. Ciekawe, ile on waży. Tak z ciekawości. Nigdy ich nie ważę, zawsze je wypuszczam. Baterię chyba trzeba wymienić, bo widzę, że coś tu mrygo na... Pokazuje 2350. No, no to jakieś 1,5 kg. Tak 800 trzeba odjąć z tej maty. Piękny, piękny Jasiu. Piękna rybka. Wypuszczam. No i co? W krótkim odstępie czasu były dwie ryby, bo ten Jaś zaraz, chwila, moment po tym karpiszonie, która jest godzina właśnie. 15 po, czyli 15 mi, po 15 minutach wziął mi Jaś. Ładny Jaś. Oh, także następna ryba. Git majonez. Jest następny brzdąc, tak zwany. Taki malutki. Podniosę go wam chyba tylko tak w ręce. Pochlapał mnie, dobra, przejdę na szybko. Rozrzucił mi ręczniczek, taki wigiliniak. Dobra, wyrzucam go do wody. O cholerka, mi się zabił. Proszę bardzo, trafił mi się dublecik na dwóch wędkach. Myślałem, że jedna, że wpłynął, ten był pierwszy, że ten wpłynął po prostu w drugą wędkę. To się okazuje, że na drugiej też było branie. Nie widziałem żyłki i tak też myślałem, ale się okazuje, że jednak byłem w błędzie. I już pokazuję wam je. Wypuszczam je oba naraz. Cholera, nie pochlapał. Jest ryba numer 11, a to jest ogólnie 9 karp. Też taki nie za dużo, no aczkolwiek trochę większy niż ten wcześniejszy. Dobra, tak go tylko nagram i wypuszczam. Godzina 5. Wstaje, okoń budzi się do życia w takiej oto scenerii. Wypuścimy karpia. Proszę bardzo, mam tu następny ładny okaz, piękna ryba, duża, no tak koło 9 kg może mieć. A może teraz jeden raz zrobimy tak na tle scenerii okonia. Dychę będzie miał, tak myślę. No już patrzymy na szybko. Uwaga. Godzina 5:20. O proszę. To będzie miał 11 200. Piękna ryba. Jeszcze raz wam go pokażę. Czarny taki. O,
buziaczek i puszczamy do wody. Ja się gdzieś zgubiłem, ale to jest tam. Jeszcze stoi się, ale trafił do wody, poszedł. Stromo tutaj. Na szczęście coś się stało. No i co? Jechało jak szalone. A teraz stanął, zatrzymał się. Można to zrobić. Gotówka Kasia, szczęście. On tam już siedzi zapięty, dobra. Chciałem wam rolkę nagrać, ale się nie uda. Dobra, zacinam go, bo mi przejdzie na drugą wędkę. Jakiś mały. Ziarna hitleryzmu będą mogły znów zostać zasiane i swobodnie wzrastać. W ogóle to co? Nagramy może coś? Kurdupel. Śmiech na sali. Patrz jaki mały knyp, taki naprawdę. Typowy na Wigilię. To ten leż był taki tej wielkości. No dobra. Trzeba go pokazać na szybkości. Jeszcze go nie odpiąłem nawet. Ale sam się już wypiło. Taki knyp. Dobra. Na co? Na, oczywiście na ananas masło. Nie, elegancko. Rzucę to na razie tam i go wypuszczam. Czas ruszyć rzeźnika. W ciągu dnia spróbuję szukać sobie miejsca gdzieś dużo, dużo dalej. To jest rzeźnik. Lota na razie położę tu. W oryginale była bateria 12 000 mAh, a ja to kupiłem 10 000. To jest ta 10, a to jest ta oryginalna. Dobra, obie naładowałem na maksa. Podepniemy pod rzeźnika. Cyk. Trzeba to jakoś buchać. Klapka. Klapka jest tutaj. Cyk, antenka. Dobra, i teraz tak, włączamy rzeźnika, włączamy pilot i powinna się połączyć. No, coś tu mryga, czerwono, zielono, czerwono, zielono. Jest, połączył się z rzeźnikiem. I co? To oznacza, że rzeźnik wykrył, że jest poza wodą. Idziemy także w takim razie popływać. Wypłyniemy tym rzeźnikiem gdzieś daleko. Zrobimy kalibrację, wypłyniemy trochę do przodu. I robimy. Rzeźnik się kalibruje, może zabiłbym się. Rzeźnik się kalibruje, patrzcie jak rzeźnik wymiata. Pewnie się zatrzyma teraz. No i dobra, i teraz płyniemy. Chcę wypłynąć na jakieś 80 metrów. Dobra, czyli tak, najpierw ustawimy do przodu. Nacisnę guzik. O, w sumie mogłem wam to pokazać. Dobra, nacisnąłem sobie tutaj do przodu, jednocześnie guzik tutaj z boku i patrzcie, rzeźnik sam płynie, nie muszę. I można co najlepsze korygować jego na przykład lekko w prawo, a rzeźnik wciąż będzie płynął swoim tempem. I pokazuje rzeźnik,
Te metry muszę jeszcze wyczaić. Rzeźnik właśnie wrócił z misji, wypłynął. Zaznaczyłem punkt numer 2, ale muszę tam popłynąć jeszcze raz, bo nie sprawdziłem dokładnie odległości, jaka tam była, a ja szukam tych 80. Ale to nieważne, przetestujemy rzeźnika, nacisnę numer, tylko najpierw wycofam, bo pewnie jak wcisnę 2, to on tu zacznie jakieś kółko robić. Dobra, i naciskam numer 2, zapamiętałem, więc 2 i dobra, rzeźnik zasuwa. Zobaczymy, ile to jest. Metrów mi pokazuje. No i rzeźnik płynie. Zasuwa jak tralala. Przybliżymy rzeźnika. No i pruje. Zostało mu do celu 38 metrów. Tutaj w ogóle, patrzcie, pokazuje, w którą stronę w danym momencie płynie. Czy w prawo, czy w lewo. 27, 26 metrów. 25, 23. Rzeźnik coś zwolnił. 18, 17. Ile mu tam zostało? 10 metrów do celu. 9, 8, 7, 6. No i jest na miejscu. No dobra. Witam z rana. W sumie to już jest koło godziny 10. Zasnąłem gdzieś koło 6. Po 6 wstałem, no dosłownie z pół godzinki temu. Jest sporo osób na koniu. A patrzcie, jest rybka teraz złowiona. Jakieś takie ze 2,5 kg. Czyli pierwszy z poranka tak jakby. Znaczy, no była rano ryba około 6. Także go wypuszczam na szybkości. Szybko go wam pokażę. Zawanduruj się. Taki knyp. Pokażę wam z rana, jak to wygląda, bo w sumie w nocy to nie było zabyt wiele widać. Także tak, tu jest jedna karpiowa postawiona, tu jest druga, właśnie z tej tutaj rzucałem w tę stronę, tutaj miałem te 3 największe ryby, stąd też coś było, parę karpi i leszcz i federek tutaj, z federka to było jaś i parę małych karpi, a ja w ogóle postawiłem sobie tak namiot, boże, a parasol oparłem go o ziemię. I tak sobie osłoniłem się przed wiatrem i tak sobie w nocy tutaj spałem. Kołyska i inne pierdoły. I złe wieści takie, że coś się stanęło z rzeźnikiem i coś, jeden silnik chodzi inaczej niż drugi, ale ewidentnie widać, że coś jakby prąd nie dochodził na jeden z nich. Trzeba będzie zaglądnąć i pierwszy remont rzeźnika przeprowadzić. Wiedziałem, że się to tak skończy. Następna zdobycz. Także okazały egzemplarz wersji jazia. Moja rączka, więc no ładny jaś. Też tak powiedzmy w granicach kilo, nie wiem, kilo 20 kilo. No, nie więcej niż 1,5 kg na pewno nie będzie miał, ale ładna. Ładna sztuka. Fajniutki. Już go chyba nie będę inaczej podnosił. Dobra, puszczamy dziada do wody. Powiem wam, że pogoda to jest taka, temperatura w sensie bardzo przyjemna w sumie, lekki wiaterek, od czasu do czasu trochę silniej zawieje, ale ogólnie jest bardzo pochmurno, teraz zaczął padać deszcz, dobrze w sumie sobie rozstawiłem ten parasol, choć i tak będę musiał być pod dołkiem, ale on tak to wygląda, siedzę sobie wygodnie, miękko, przynajmniej blisko wędek. Powiem wam, że ja tutaj nie widziałem brań, mam lornetę. Szpieguję sąsiadów, tam padł pod tym domkiem, nie pamiętam, jaki to jest numer, 26 może? Nie pamiętam właśnie, jaki numer ma ten domek. Tam miał gościu 3 razy z rzędu branie na federa, dzwoneczek dzwonił i 3 razy zacinał rybę i 3 razy nie wyciągnął tej ryby. Jakieś leszcze pewnie albo coś takiego, bo ciągnął dość łatwo na początku, więc tam nie było chyba jakiś taki.
to poza tym to jest ogólnie kaszana. Ja mam tylko te dwie ryby od rana, jest godzina już która? Godzina jest w pół do pierwszej. I kurde, tak ponuro się zrobiło, że te ryby nie biorą. Choć teraz tak deszczyk jak pokropi, to znaczy zaczyna pokrapywać, to mogłoby być jakieś branko, gdzieś ruszyć te ryby, nie? Ale i tak nie jest najgorzej, ogólnie jest, łącznie jest 15 ryb, to nie jest tak źle. No i to, szanowni państwo, dochodzi godzina 16. Nie ukrywam, że chyba spałem ze 2 godziny, co najmniej. Przyszedł pan Andrzej do mnie tak rzucić okiem i mnie właśnie obudził. To może nawet to i lepiej, to bo się, mam godzinkę do zebrania się. O 17 trzeba wyjść. Przepustoszyło się na Okoniu, jak się już obudziłem. Wiele stanowisk już jest zwolnionych, tutaj siedzieli obok mnie, już ich też nie ma. Już takie pojedyncze zostały niedobitki, no i ja jak zwykle na koniec, także biorę się za pakowanie. Wędek oczywiście nie przerzucałem intensywnie, więc brania pewnie też nie było, no bo jak mnie, choć może koło mnie mogą strzelać, czasami śpię. No ale widzę, że wędki jak stały, tak stoją, więc dobra, biorę się za pakowanie. Ogólnie tych ryb jest chyba tam z 15, więc nie najgorzej. Większość w nocy, noc intensywna, a w ciągu dnia tylko te dwie ryby, mały karp i jaś, więc nie najlepiej. No ale dobra, nie ma co rozpaczać. Są ryby, pakujemy się powoli. Także mamy już po 16. I powiem wam, że w tym momencie zostałem sam na łowisku. Wszyscy wyszli. Pogoda zachmurzona. A nie, o proszę, jest pan jeden. Właśnie zarzucił, jest na 9, był ukryty. Czyli nie jestem ostatni. A już myślałem, że znowu wszyscy się poddali i powychodzili, no bo faktycznie ten dzień nie obfitował w te ryby. Nie było za ciekawie. No ja jeszcze wędki. Tutaj już kołyska sobie schnie, tutaj się suszy mata. Tam już prawie wszystko poskładane. Tylko tutaj czekają jeszcze pokrowce, żeby schować sygnalizatory. Wędki przed chwilą po przerzuceniu, no bo dopiero właśnie przerzuciłem. Jeszcze chwilę pogadałem z panem Andrzejem, bo mnie obudził. Coś tu szarpnęło za szczytówkę. A tak to cisza. Pewnie znając życie, jak będę zaraz wychodził standardowo, jak to na Okoniu, zaczną się ryby spławiać. No niestety idzie wieczór, rybka pod wieczór podchodzi tutaj pod brzeg. Więc proponuję wam wieczorami, nocami łowić blisko brzegu na Okoniu, jeśli chcecie duże ryby w nocy spod brzegu. Także dobrze, koniec na dzisiaj tego wędkowania. Ciągnę już za sobą wózek. Faktycznie był tam człowiek na 9, ale już dawno poszedł. I znowu ostatni wychodzę, czyli pierwszy wszedłem, ostatni wychodzę. Także pakuję się. Było fajnie, pierwsza nocka w tym roku zaliczona. Eco Flow się sprawdził, cały czas miałem prąd. Jeszcze ma chyba ze 40%. Całą noc ładowałem intensywnie, tablet działał. O kurde, jak wieje. Muszę załatwić na pewno linki do parasola. To spodoba mi się taki sposób stawiania go, opierając o ziemię. Fajna kopułka się robi. Tylko trzeba go przymocować co najmniej w 2-3 miejscach, a najlepiej w 4. I będzie wtedy służył na szybkie wypady. W sumie tak jak do tej pory. Także dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym filmie, gdzie to będzie, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Tym razem zbliżają się święta wielkanocne. Już w sobotę, dzisiaj jest czwartek, czyli za 2 dni święcimy jajca. Sądzę, że to będzie druga połowa kwietnia, ale nic nie zapeszam, bo może wyjść tak jak dzisiaj, że w godzinę wymyślam coś i jadę na ryby. Dobra. Muszę to rozłączyć, bo jedną ręką ciężko mi się to ciągnie. Ostatni rzut okiem na Okonia. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć, czołem, gruchy z rosołem.